No i wreszcie, wreszcie zbadaliśmy tą jedną z najbardziej tajemniczych sytuacji z ostatnich miesięcy. Wykryliśmy niesamowite powiązania, ale wszystko zaczęło się wtedy. Sąd w Warszawie wydał wyrok skazujący w stosunku do panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów. Latem tego roku. Kiedy jeszcze w Polsce nikt się tego nie spodziewał, starszy mieszkaniec Heights na Brooklynie w Nowym Jorku usłyszał tajemnicze dźwięki dochodzące z podziemi. To trwały prace nad drążeniem tunelu w siedziby Chabad-Lobawicz. Cała Polska od dłuższego czasu z zapartym tchem śledzi brawurową walkę o wolność Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy z niesłychaną brawurą i bohaterstwem przebili się do Pałacu Prezydenckiego. Kolejny przejaw bezprawia. Jak i w naszych sprawie się odbywa od lat. To są rzeczy niedopuszczalne, żeby w Polsce byli więźniowie polityczni. Panie posłowie, jak tak można było się zachować? No tak. Koronkowa przeprowadzona. Z iście zegarmistrzowską precyzją. Akcja bojowników chabat spełzła na niczym przez złą wolę. Bojownicy zostali ujęci, a nasi więźniowie sumienia pozostaną więźniami sumienia w pałacu prezydenckim, do którego nie zdołał dotrzeć podko. Dzień dobry, szczerze państwu mówiąc, to jak się tak naoglądam, naczytam, nasłucham o tym, co się teraz dzieje w naszej Polsce, to mi te witki całkowicie opadają, wszystkie witki mi opadają. Aby tak nie było, to udałem się ostatnio na ulicę Długą w Krakowie, gdzie kilka dni w celi aresztanckiej spędził niejaki Jarosław Haszek. Został aresztowany przez magistrat cesarsko-królewskiego miasta Kraków za włóczęgostwo i pijaństwo. Poszedłem tam spotkać się z Haszkiem, bo jest dla mnie autorytetem. Napisał kiedyś powieść Historia partii umiarkowanego postępu w granicach prawa. Bardzo zabawny zapis poczynań kształtującego się ruchu partyjnego w Czechach. Dopiero po tych rekolekcjach u Haszka Mogę Państwu zacząć streszczać to, co się dzieje ostatnio. Nagrywam 9 stycznia. Data w tym wypadku ma znaczenie. Dlatego, że dzień wcześniej, w poniedziałek, na Brooklynie w Nowym Jorku, nowojorska policja wygarnęła całą szajkę ortodoksyjnych członków Chabad Lubawicz, którzy. Budowali tajemniczy tunel pod siedzibą Chabad Lubawicz gdzieś. O tym Państwu jeszcze drobiazgowo opowiem. Dzień później, czyli dziś, gdy nagrywam komentarz we wtorek, 9 stycznia, dwóch bojowników o wolność, Maciej Wąsik i Mariusz Kamienicki, brawurowo przebiło się. Do pałacu prezydenckiego unikając aresztowania. Służby policyjne otoczyły pałac prezydencki i usłyszeliśmy z ust Donalda Tuska wyraźne pogróżki, że prezyden za prezydenta też się wezmą. A policja teraz jest po naszej stronie, twierdzi Tusk, no bo jest premierem. Wtóruje mu Szymon Hołownia, ale mało się nie rozpłakał, mówiąc o tym, jak będzie. Właśnie we wtorek, jak mówił, mówił o tym, że będzie odwoływał posiedzenie Sejmu. I to posiedzenie budżetowe. Odwoła posiedzenie budżetowe, bo przecież nie może być takiej atmosfery uchwalania budżetu. Ja przypomnę, że poprzednia atmosfera uchwalania budżetu była taka, że dzisiejszy rząd, a wcześniejsza opozycja kolędował, fikał, skakał, prychał, puszczał bąki żeby tylko nie uchwalić budżetu pisowskiego. No ale jak wiadomo, bąk puszczony przez platformę jest bąkiem państwowotwórczym, a bąk puszczony przez pisowców jest głęboko niesłuszny i zasługuje na natychmiastowe karne ukaranie. A za takiego bąka zawsze znajdzie się sędzia z jakiejś justicji, który skaże y, właściciela tego bąka na najwyższy wymiar kary. I tak właśnie w sądzie rejonowym sędzia z justycji, czyli mówiąc krótko dewot e, obecnego rządu, a poprzedniej opozycji skazał panów Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności, odebrania im praw obywatelskich i tym samym e, natychmiastowego złapania i ciupasem doprowadzenia na Białą Łękę, gdzie jak wiadomo na Białą Łęce wielu więźniów higienicznie Kończy żywot. Nie dali się chłopaki. Przedarli się do Pałacu Prezydenckiego i tam będą dzielnie trwać aż do 11 stycznia, kiedy do Warszawy zjadą się patrioci i będą krzyczeć, co myślą o rządzie Gaulejtera Tuska. Za dwa dni. Czyli... Dwa dni po manifestacji Kaczyńskiego w Gdańsku ruszy manifestacja Tuska, która będzie krzyczała, że dość ma sobie państwa i morderszej atmosfery doby władzy Pisu. Przypomnieniem do tej manifestacji 13 stycznia będzie tragiczna śmierć e, świeckiego świętego, byłego prezydenta Gdańska, pana Adamowicza. I teraz pytacie Państwo, a jak ma się zachować zwykły, przyzwoity, porządny Polak? Co ma w tym wszystkim zrobić? Jak ma nie zwariować? Jak się nie dać naszczuć jednym na drugich, a drugim na trzecich? W całej tej szopce zastanowienie budzi jedynie fakt, że w tych wszystkich przedstawieniach nie ma cienia rozwiązań, które mogłyby. wziąć się za realne problemy Polski. Cienia. Tak jakby od rzeczy poważnych byli zupełnie inni, a ci, skoro mają tak dużo czasu, to skupiają się tylko na wyczynianiu szopek. No bo czymże jest sytuacja, w której państwowa policja oblega prezydencki pałac, pod pałacem odbywa się manifestacja wolnych Polaków, a niewolni Polacy w Sejmie krzyczą, że natychmiast trzeba aresztować nieposłów, wybranych przez y, obywateli, przez elektorat Kamińskiego i Wąsika. Sąd najwyższy stwierdza, że Hołownia nie miał prawa wygasić mandatu poselskiego tym dwóm panom. To pan Hołownia odwołuje się do sądu pracy. I tak w kółko Macieju. I teraz złotą palmę temu, kto to wszystko zrozumie, uporządkuje, i wytłumaczy zwykłemu Kowalskiemu, a kto nie jest zaangażowany po jednej czy po drugiej stronie. Bo oczywiście dewoci PiSu czy dewoci Platformy będą na ten temat krzyczeć w rozmaity sposób. Ja dzisiaj opowiem Państwu o wydarzeniach, także przebiegających z dala od Polski, bo one mają duży wpływ na to, co dzieje się u nas. Ale chciałbym Państwa skłonić do refleksji nad tym, kto tu naprawdę rządzi, o co tu naprawdę chodzi. Jakie są prawdziwe problemy Polski? Ogromnym problemem Polski jest emigracja, obca emigracja, wroga Polsce. Ogromnym problemem Polski jest widmo napływu tu dzikich ludzi, którzy nie będą chcieli się integrować. Ogromnym problemem Polski jest załamująca się gospodarka, szczególnie załamujące się małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogromnym problemem Polski jest deficyt budżetowy. Ogromnym problemem Polski jest upadek systemu ubezpieczeń społecznych, korupcja służby zdrowia. To są prawdziwe problemy Polski. Ale czy słyszeliście Państwo ostatnio w tych wszystkich programach publicystycznych i publicystycznych, żeby ktoś tymi problemami się zajmował, żeby ktoś zajmował się demografią, którą mamy tragiczną? Nie. Wszyscy zajmują się szopkami typu kto, komu, gdzie i po co. Oczywiście poziom zgłupienia dotarł już do pałacu prezydenckiego. I teraz kompromitujemy najważniejsze instytucje Rzeczpospolitej, najjaśniejsze Rzeczpospolitej. Kompromitujemy instytucję marszałka Sejmu, powierzając ją komuś takiemu, jak hołownia, kompromitujemy instytucję prezydenta Polski, zastawiając na prezydenta pułapki tak, żeby nie mógł z nich wyjść i nasyłając na niego takiego Tuska, i jemu podobnych, którzy będą się wyzłośliwiać i obrażać i straszyć. I wreszcie niszczymy autorytet samego państwa, które nie potrafi się obronić przed złodziejami, bandytami, krętaczami drobnymi przede wszystkim. Najgorszym problemem Polski jest upadek Autorytetu państwa, upadek instytucji państwa, które są wykorzystywane przez tych, którzy mają siłę, dowolnie. Może to prowadzić do dwóch konsekwencji. Pierwszą z nich jest ogólny nieład, bezwład i dziadostwo, które zwykle nazywane w podręcznikach jest anarchią. Wtedy któryś z naszych sąsiadów zgłosi do instytucji międzynarodowych. Postulat, że Polska nie potrafi rządzić się sama, więc trzeba jakiś zarząd komisaryczny tutaj skierować w postaci kogoś podobnego do Tuska, tylko może już na przykład pana Webera albo jakiegoś innego. Drugą konsekwencją tego będzie fakt, że Polska nie jest w stanie się już obronić przed niczym, i każda większa mafia, gang, służby specjalne robią tu co chcą, bo nie mamy ani służb. Ani instytucji, ani tym bardziej zaufania do prawa i procedur przez prawo przewidzianych. Jedno nie wyklucza drugiego, ale przyznacie Państwo, że ten scenariusz spowoduje, że w końcu tego roku państwo polskie będzie już tylko przedmiotem drwin i materią literacką dla co zdolniejszych pisarzy. Czy tego chcemy? Jeżeli nie, pora się ruszyć. Jeżeli nie, pora samodzielnie myśleć. Jeżeli nie, pora nie dać się naszczuwać jednym na drugich, drugim na trzecich. To nie nasza sprawa, że dziś walczą o wpływy, pieniądze, Japanarze, dwie grupy z AWS-u dawnego, które rozerwały pomiędzy siebie Polskę. Obie grupy są pełne zdrajców. Czas, żeby Polacy zaczęli brać sprawy we własne ręce. Czas na polską partię. I ruch obrony Polaków. I to czas najwyższy. Jest styczeń 2024 roku. Pora ruszać. A teraz spójrzmy, co w szczególe wydarzyło się w tym tygodniu. I chcę Państwa przeprosić za tą facecję, którą sporządziliśmy na początku, łącząc w sposób abstrakcyjny, trochę w stylu absurdalnego brytyjskiego humoru. Dwa niezwiązane ze sobą wydarzenia, czyli Podkop w Nowym Jorku z awanturą posłów Wąsika i Kamińskiego, która jeszcze nie wiadomo, jak się skończy, bo może się skończyć i tragicznie, i komicznie, choć przewiduje, że skończy się niesmacznie. Instytucja, która jest synonimem sukcesu ostatnich lat, czyli PKN Orlen, teraz w najbliższych tygodniach, właściwie po 6 lutego, kiedy odbędzie się Rada Nadzorcza. PKN Orlen, Rada Akcjonariuszy PKN Orlen, może wpaść w ręce nie kogo innego, tylko blondyneczki Tuska, Elżbiety Bieńkowskiej, znanej z tego, że kiedyś powiedziała, że za 6 tysięcy to może pracować albo złodziej, albo idiota. A jak kiedyś, gdy była ministrą w rządzie Tuska, zgłoszono jej, że zamarzają toalety w wagonach pociągów pospiesznych, Stwierdziła, sorry, ale taki mamy klimat. Więc ta wybitna intelektualistka z paczki Donalda Tuska, troszkę się już posunęła w latach, ale kobietom tego nie wypominamy. Będzie prawdopodobnie prezesem Orlenu, i wtedy powiedzą, tak, ale przecież ona była komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług. A obajtek był tylko wójtę pcimia. Taka będzie narracja. Tylko pragnę przypomnieć Państwu, że w rozmowach kwalifikacyjnych na stanowisko komisarza Bieńkowska wypadła straszliwie słabo, jako niekompetentna i niemyśląca osoba. Została tym komisarzem tylko dzięki znajomości z Donaldem Tuskiem, i dzięki temu, że Tusk wyżebrał to u Anieli Merkel. Takie są kulisy. Ale oczywiście o tych kulisach już niewielu pamięta, bo dziś pozostało przy wizytówce, że była komisarzem. Unii Europejskiej i to aż do 2019 roku. Skrajnie niekompetentna dziunia. Przepraszam, że tak używam takiego słowa, ale no, jak można na stanowisko prezesa jednej z najważniejszych o ile nie najważniejszej już dziś dla polskiej gospodarki firmy desygnować taką panią, która może mogłaby poprowadzić salon urody, salon mody, nieduży, zastrzegam, ale PKN Orlen, no nie jest niestety Donald Tusk finezyjny w swoich zagraniach, ale jest do bólu przewidywalny i to wiemy dlaczego. Z tamtych lat jeszcze. Dodam tylko, że pani Bieńkowska to także stała klientka wróżek i astrologów. Więc zamiast wiedzą fachową, jeżeli pani prezes będzie kierowała się poradami wróżki Wangi i astrologa Mariusza, to nie wiem jak będą wyglądały interesy PKN Orlen. są szybko się o tym niestety boleśnie przekonamy pozostając w kręgach energetycznych polecam Państwa lekturze bardzo ciekawy artykuł z Wall Street Journal w którym autorzy dowodzą niemniej nie więcej tylko że Polska wzięła udział w sabotażu na gazociągu Nord Stream To nie żadne ruskie onuce, tylko Wall Street Journal O co chodzi Otóż Autorzy twierdzą, że polskie władze utrudniały śledztwo w sprawie sabotażu na Nord Streamie i europejscy urzędnicy są przekonani, że sabotażu dokonało sześciu Ukraińców, którzy przypłynęli na wynajętym w Niemczech przez polską spółkę jachcie Andromeda, a po dokonaniu akcji jacht Andromeda uciekł do portu w Kołobrzegu, gdzie szybko skasowano monitoring wszelkie nagrania, i gdzie ABW jak mogła tak utrudniała zadania europejskim śledczym w sprawie y, sabotażu na Nord Streamie. U, sześciu Ukraińców rozpłynęło się jak sen złoty Salomei. A niemieccy śledczy wykryli w Łodzi Andromeda, jak już ją przebadali, ślady materiału wybuchowego Octagon. To wszystko zatajono, a zapisy z kamer i dokumenty zniszczono. ABW błędnie informowało też europejskich śledczych, że pasażerami tego jachtu byli Rosjanie. To nieprawda. Być może za to właśnie pan Stanisław Żaryn został teraz doradcą prezydenta Dudy. No jednak zasługi w promowaniu ukraińskiego terroryzmu są. Skoro już jestem przy Niemczech, to zwrócę państwa uwagę na portal rolniczy. Zobaczcie, trwa pełnoskalowy, prawdziwy protest rolników, przeciwko polityce Unii Europejskiej, a jakie są postulaty o daleko bardziej idące niż postulaty polskich rolników? Zatrzymać napływ azylantów i wywalić wszystkich nielegalnych migrantów z Niemiec? Nie podnosić podatków na rolnictwo w, w, kont w kontekście chorej polityki klimatycznej Unii Europejskiej? I wiele, wiele innych postulatów, które gdyby w Polsce były przedstawiane przez naszych rolników, nazwane były przez niemieckie media jako faszystowskie, nazistowskie i rasistowskie. 8 stycznia protest ma objąć też polskie granice i do protestu mają dołączyć polscy rolnicy, czyli właściwie od wczoraj, od 8 stycznia już to trwa. Na przejściu graniczym w Jędrychowicach na przykład rolnicy z NZZ, Solidarność Rolników Indywidualnych będą. Protestować, a do protestu dołączają już rolnicy z Holandii, Rumunii, Francji, Belgii, Austrii, Węgier, Luksemburga i Szwajcarii. A więc zaczyna być ogólnoeuropejski protest rolników. A jak ten protest wygląda, to widzicie Państwo na materiałach. I zobaczcie sobie wysypywanie gnoju pod urzędami, oblewanie gnojową okien ministerstw. Tak wyglądają protesty w Europie. A tutaj... Jacyś esteci srożyli się na to, że polscy rolnicy protestują przeciwko złodziejskiej polityce ukraińskich oligarchów? Skoro o Ukraińcach mowa, bo kulminacją tego protestu będzie wielki protest w Berlinie i radzę Państwu zobaczyć na obrazki protestu w Berlinie, to będzie niedługo, zobaczyć jak w Europie przeprowadzasz takie protesty. I że tak naprawdę to nasi rolnicy to są esteci, i bardzo wyrafinowani poeci w prowadzeniu swoich protestów w porównaniu z tym, co robią w Europie Zachodniej. Proszę, Rzeczpospolita, kontynuuje temat Ukraińców. Nie są to dane budujące, bo tak, Ukraińcy zapuszczają w Polsce korzenie i nie chcą stąd wyjeżdżać. Ponad 59% przebywających w Polsce Ukraińców nie chce już stąd wyjechać. A więc z tym milionem dodatkowym, niechcianym zresztą tutaj. Będziemy musieli się już zżyć i zacząć to tolerować. A jakie przybierze to rozmiary, to już widać. Na przykład w Redłowie. Zobaczcie, w Redłowie Ukraińiec wdarł się do pustostanu i wycinał elementy stalowe konstrukcji budynku. Na interwencję policji odpowiedział, jak to na Ukraińca przystało, wymachując siekierą. Został na szczęście ujęty. Żaden z policjantów nie został potraktowany jak na Wołyniu. Ty, co nas czeka w tym roku. No, zaczął się ten rok nie najlepiej. E, likwidacją trzech dużych, dwóch dużych firm jednego, i redukcją jednego e, zatrudnienia w jednym z banków. Bo to proszę. Zostanie zwolnionych prawie 2,5 tysiąca osób w konsekwencji tego, co się dzieje. I tak Skania likwiduje zak zakłady swoje w Słupsku. Do zwolnienia idzie ponad 800 osób. ING Bank Śląski zwalnia 1450 pracowników, 50 pracowników, a fabryka Fiata w Bielsku Białej zostanie całkiem zlikwidowana i pracy straci 486 pracowników. To tak na sam początek rządów Donalda Tuska. Skoro o marnotrawstwie też, o gospodarce jest mowa, to powiem też o marnotrawstwie. Zobaczcie Państwo, do końca lutego tego roku Miliony opakowań leku Paxlovid będą musiały zostać zutylizowane. To lek, który nam wciskano na COVID-19 produkcji oczywiście jakogokolwiek by innego Pfizera. Zakupy europejskie zostały dokonane dzięki Urszuli von der, Leiser, von der Leyen, Weiser chciałem powiedzieć, którą nazywam Urszulą von der Pfizer. Straty? Jakieś bagatela, 2,5 miliarda euro. Die Welt ujawnia, że przeterminowane produkty słodycze firmy Dr. Etker były przepakowywane w nowe opakowania z, ze zmienioną datą przydatności do spożycia. Die Welt to ujawnia. Możecie Państwo zobaczyć. Szczególnie były to wyroby zawierające orzechy i masę marcepanową. Jak zwykle dla Polaków inne proszki, inne środki czyszczące, ale także inne słodycze. Tylko ceny całkiem solidne. Chciałbym się przez chwilę skupić na jednym z parlamentarzystów, wcale nie tym z pierwszego szeregu, bo jest taki parlament, parlamentarzysta, parlament chciałem powiedzieć, poseł Radosław Lubczyk, tak miłośnie się kojarzący, poseł dentysta, rolnik, z PSL-u. Poseł, dentysta, rolnik, zobaczcie, został przyłapany przez wirtualną Polskę, że podpisywał listę obecności na Komisji Zdrowia, na której w ogóle nie był. Bardzo potrzebowski, jeżeli chodzi o finanse, jest pan e, Radosław Lubczyk, który prywatnie porusza się najnowszymi modelami BMW, Ferrari czy Porsche, prowadzi dosyć dochodową spółkę dentystyczną. Przynoszącą setki tysięcy dochodu, ale pobiera ile może pieniędzy z Sejmu, twierdząc, że jest bardzo mało zarabiającym człowiekiem. Za ostatni czas wykazał dochód miesięczny niespełna tysiąca złotych. Taki pan, tak miłośnie się nazywający lubczyk, ma zostać wiceministrem cyfryzacji w nowym rządzie. To wspaniałe. Czegóż to już panie nie sfałszują? Właśnie rozwalono grupę, Wytwarzającą fałszywe leki. Wśród członków tej grupy byli także dwaj wojskowi. Przeważnie były to sterydy, które pakowano potem na siłownię. Jak już się sterydujecie, to sprawdźcie, chociaż czy te sterydy są dobrego pochodzenia. Żeby nie było tego w Polsce takie historie, to zobaczcie, jak miłościwy jest panujący nam papież Franciszek. Oto ksiądz, Roman Guidetti, proboszcz z miasteczka. Głastika, raczył w czasie kazania niedzielnego stwierdzić, że obecny papież jest uzurpatorem i masonem. Następnego dnia został wywalony ze stanu kapłańskiego i ekskomunikowany. Miłosierdzie. W Polsce jeszcze warto odnotować publikację najwyższego czasu o w wielkim kryzysie w Konfederacji, po tym jak główne skrzypce zaczął tam odgrywać poseł Przemysław Wipler. Odchodzi bardzo wielu zasłużonych działaczy Konfederacji, terenowych działaczy, nie chcąc współpracować z Wiplerem. Większość z nich przechodzi na stronę Janusza Korwinamikiego. Tak to się kończy: jak się słucha. Jak się nie słucha ojca matki, to się słucha po tym psiej skóry. I teraz chciałem. Państwa namówić na skupienie się na dwóch takich poważnych historiach. Pierwsza ma związek z czołówką naszego dzisiejszego felietonu, a mianowicie doszło do tajemniczych aresztowań członków sekty Chabad Lubawicz na Brooklynie w Nowym Jorku. Chodzi o odkrycie tajemniczego tunelu, który wiódł spod głównej siedziby Chabad Lubawicz w Nowym Jorku w kierunku Jesiwy. Zarządzanej przez konkurencyjny odłam Żydów. Członkowie Jesiwy złożyli zawiadomienie do policji. Policja zbadała sprawę i odpowiednie urzędy wydały nakaz zasypania tego tunelu. Członkowie Chabad-Dubawież nie chcieli się przyznać, czemu miał służyć ten tunel, ale gdy przyjechały wozy i ciężarówki, które miały zasypywać tunel, Członkowie Habad Lubawicz czynnie przystąpili do obrony tunelu, z którego wyciągnięto poplamione sienniki. Co w tym tunelu się działo, że poplamione sienniki musiały zostać z niego usunięte, tego nie wiemy. Aresztowano dziesięciu członków Habad Lubawicz z Nowego Jorku. I przy okazji skupiono nas na zainteresowaniu się tą sektą, bo to dosyć interesująca sekta. Na przykład w Krakowie, główna siedziba w Krakowie sekty Chabad Lubawicz, która od dawna Drzekoty z gminą żydowską, krakowską, jest 160 metrów od Wydziału Paszportowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Czy to przypadkowo jest tylko 160 metrów, czy też te paszporty są, będą potrzebne, już są potrzebne? I dla kogo? Oto pytanie. A gdyby ktoś myślał, że Chabad Lubawicz to tylko Igor Kołomoński, jeden z głównych okradających e, e, Ukrainę oligarchów, którego zapuszkował, wsadził do aresztu, obecny prezydent Ukrainy, pan Żeleński, który teraz jest największym oligarchą, bo tam zawsze szpak, dziobie bociana, albo odwrotnie, to e, muszę państwa rozczarować. Otóż Chabad Lubawicz znakomicie rozgościł się po obu stronach frontu ukraińskiego. I tak rzeczywiście od strony ukraińskiej Chabad-Dubawicz jest sponsorowany przez takich oligarchów jak chociażby Kołomojski. Natomiast po drugiej stronie, sponsor, największymi sponsorami moskiewskiego odłamu Chabad-Dubawicz są najwięksi oligarchowie Putina: Abramowicz, Wexelberg. Moshe Kantor, to są sponsorzy Chabad Lubawicz. Zresztą główny rabin Chabad Lubawicz w Rosji, Berl Lazar, naczelny rabin Rosji, sam przedstawia się jako wielki przyjaciel Putina, którego zresztą określa jako przyjaciela ludzkości, a przede wszystkim Żydów. Wychwala Putina, gdzie tylko może. Syn Berla Lazara jest głównym rabinem na Krymie, na rosyjskim Krymie, okupowanym przez Rosjan Krymie, w Symferopolu. Co więcej, Władimir Putin promuje obecnie budowę w Moskwie Żydowskiego Muzeum i Centrum Tolerancji. Finansują to właśnie Abramowicz i Wexelberg. Syn Berla Lazara, przyjaciela Putina, przypominam, od 2017 roku pełni funkcję naczelnego rabina syn na Krymlu, na Krymie. Jak widać, Chabat wszędzie ma wygodnie i wszędzie ma poplamione sienniki. Ciekawe, jakie sienniki są w krakowskiej siedzibie Chabat. Może tam się udam z kamerą niedługo. Co państwo o tym sądzicie? I jak to się skończy dla mnie? Ciekawe. Zacznijmy drugą sprawę od publikacji bulwarówki brytyjskiej The Sun. Jak wynika z najnowszej partii dokumentów, twierdzi The Sun, z, y, ujawnionych przez sąd w Nowym Jorku, wielkie problemy będą mieli książę Andrew, Richard Branson i Bill Clinton, bo zostali potajemnie sfilmowani przez Epsteina podczas seksu także męsko-męskiego. Taśmy są z udziałem Jeffreya Epsteina, także a świadek Sara Ransom opowiedziała, że Epstein finansował także seks znanych mężczyzn pomiędzy sobą, jak znudzili się dziewczynkami. Tak twierdzi The Sun. Inna publikacja, której skrót chcę Państwu teraz pokazać z portalu X, mówi tyle. Jeffrey Epstein był po prostu agentem Izraela. oto dowody. Po pierwsze, tak twierdzi twierdził oficer Mossadu Ali Ben-Menasz, Twierdzi on, że Mossad wykonywał rozmaite usługi dla Mossadu i został do Mossadu zwerbowany przez Gillian Maxwell, której siostra jest etatowym agentem Mossadu, której ojciec Robert Maxwell też był etatowym agentem Mossadu, zamordowanym zresztą przez Mossad. Dowód następny. Jed jeden ze świadków twierdzi, że w czasie orgi organizowanych przez Epsteina była poniżana jako nieżydówka przez członków organizacji żydowskiej Mega. Co to jest organizacja Mega? Organizacja Mega to organizacja skupiająca największych żydowskich miliarderów. Jeden z założycieli organizacji Mega, Les Wexner, był właściciel chociażby Victoria Secret. Udostępniał swój dom na Manhattanie na co większe orgie. Wexner był także klientem funduszu hedgingowego Jeffrey'a Epsteina. Epstein swoją pierwszą wielką pracę w 1970 roku otrzymał w Berlsteins i został tam zatrudniony przez innego członka grupy Mega Alana Greenberga. Członek grupy Mega, Ronald Lauder, jest prezesem Światowego Kongresu Żydów i darczyńcą dużym. Partii Likud Beniamina Nietaniachu. Netanyahu. Prawnik Epsteina Alenderszowicz jest także znanym działaczem syjonistycznym. Fundacja Lesa Wexnera, o którym już mówiłem, przekazała w 2004 roku 2 miliony dolarów Jehudowi Barakowi na badania naukowe. Epstein i Barak natomiast byli partnerami finansowymi, biznesowymi w firmie technologicznej w której kierownictwie byli sami ludzie z Mossadu. Wniosek? Bardzo prosty. Jeffrey Epstein prowadził operację zbierania kompromatów i materiałów szantażujących na rzecz Izraela. I teraz chciałem, żebyście Państwo chwilę skupili na dosyć szokującej analogii. Otóż dużo mówimy o działalności domów publicznych braci Lisic na Podkarpaciu. Dwóch Ukraińców Niezbyt mądrych, którzy rozwinęli jednak sieć luksusowych domów publicznych, w których bywali politycy, osoby znane, celebryci. Wszyscy byli nagrywani. Te materiały wędrowały do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ale część tych materiałów wędrowała także do FSB, rosyjskiego FSB. I teraz pytanie, skoro Izrael. Za pomocą siatki Epsteina gromadził materiały kompromitujące na Clintona, o czym już wiemy, księcia Andrew, na wielu e, aktorów, na wielu finansistów, na chociażby też organizacje e, wpływowe. To jak to działało w przypadku braci Rysic, którzy właściwie są nietykalni. Plotki mówiły o związkach z tą aferą jednego z byłych marszałków Sejmu, ale to trochę mało, kiedy były marszałek Sejmu, pseudonim hipisowski członek, mówiło się, że był zamieszany w korzystanie z uciech w domach braci Rysycz. Tam uczestniczyło wielu innych polityków, sprawa jest sprawiedliwości także. Czy te materiały zostały potem wykorzystane do tego, żeby uzyskać tak nadzwyczajnie głupią i nadzwyczajnie spolegliwą politykę naszych władz wobec Ukrainy? To pytanie na miarę polskiej afery Epstein'a, afera braci Rysycz. Kiedy ona ujrzy światło dzienne? Kiedy domy publiczne braci Rysycz wyplują swoje straszne tajemnice? I kto jest dysponentem tego materiału obciążającego, który został nagrany w domach publicznych braci Rysycz? Kto pozwolił braciom Rysycz, przybłędom z Ukrainy, na prowadzenie takiej działalności na terenie całego Podkarpacia? To pytania, na które od, część yy, odpowiedzi znał bokser Kostecki, ale już nam o tym nie powie, ponieważ bardzo grzecznie i dobrowolnie powiesił się w pozycji leżącej w areszcie na Białą i do dzisiaj nie ma śledztwa. Tak to jest, że każde takie samobójstwo po prostu niknie. Tak grzecznie powiesił się Jeffrey Epstein w państwowym więzieniu w Stanach Zjednoczonych i tak grzecznie powiesił się bokser Kostecki w państwowym więzieniu na Białęce pod Warszawą. Afera Epsteina. Będę o niej ujawniał coraz więcej szczegółów w miarę postępów śledztwa. Zawsze miejcie w pamięci aferę braci Rysycz w Polsce. Bo tak działają dziś służby i tak działają dziś państwa, które chcą mieć wpływ na inne, słabsze, pozbawione dobrych służb, dobrych zabezpieczeń państwa, na państwa, które mają tak zdegenerowaną klasę polityczną jak nasze. Prawdopodobnie zresztą w takie sidła wpadliby też inni politycy. Tak było na przykład z pewnym szefem koncernu naftowego z Danii, który na podstawie kompromatów podstawiono mu w czasie jednej z konferencji w Moskwie yy, nieskazitelnej piękności dziewczynę, którą ono wyczyniał przez różne rzeczy. Wszystko zostało drobiazgowo sfilmowane i potem mu przekazane. Dziś ten pan... W Danii jest jednym z największych przyjaciół Władimira Wladimirowicza Putina. Tylko, że jest to przyjaźń, jak można się spodziewać, przebiegająca w jedną stronę. Znaczy, Putin mówi nada i nie lzja, trzeba i nie wolno. A ten pan musi robić, mimo swoich miliardów, to co trzeba jeszcze odpalać na ludzi Putina grube pieniądze. Tak to działa na świecie. Trudno, żeby w Polsce działało to inaczej, ale chyba sprawy, dwie sprawy należy wyjaśnić w takim śledztwie obywatelskim, bo nigdy nie wyjaśnią tego nasi politycy. Aferę stoku wołomin, o czym mówię co tydzień. I do tego dodaję teraz następną sprawę, o której będę mówił jak katon młodszy, czyli ciągle. Aferę domów publicznych braci Rysic, a raczej zbieranych tam kompromatów który korzysta zarówno SBU, jak i dawne KGB, a teraz FSB i SWR rosyjskie pospołu. Skoro Chabad-Lubawicz, mimo wojny, może nieskrępowanie działać i na Ukrainie, i w Rosji, i w Polsce, gdzie już siedziba jest przygotowywana w Krakowie, tu ma być centrala polska Chabad-Lubawicz, to również inne działania mogą posuwać się w ten sam sposób. Dla okraszenia informacji o Epsteinie dodam jeszcze inną ciekawą historię, która teraz właśnie wypłynęła. Oto po serii publikacji dokumentów zwolnionych z tajemnicy przez sąd w Nowym Jorku naraz zniknęła jedna z głównych sygnalistek tej sprawy. Młoda Nadia Marcinko, pilotka i hostessa, która przez długi czas była związana. Z Epsteinem. To ją właśnie Epstein w 2000 roku przywiózł sobie z Jugosławii. A właściwie z tego, co już po Jugosławii zostało. W 2001 roku, gdy była nastolatką, Nadia Marcinko Epstein przywiózł sobie do Nowego Jorku jako prywatną zabaweczkę. Właśnie Nadia Marcinko 42 razy zeznawała przed sądem w sprawie Epsteina. Od czasu. Gdy dokumenty zaczęły się pokazywać, Nadia Marcinko zniknęła. Tu zobaczcie są publikacje na ten temat i zobaczcie buzie też ślicznej dziewczyny z byłej Jugosławii. A teraz skupmy się na chwilę nad ułaskawieniami, bo prezydentowi Andrzejowi Dudzie ja zarzucam wiele i wielu zarzucam mu wiele, ale akurat zarzuty pana Hołowdzi i pana Tuska. Wobec Dudy są bardzo nietrafione, ponieważ pan Andrzej Duda w sposób niepodlegający dyskusji prawnej ułaskawił i pana Wąsika, i pana Kamińskiego. I to powinno kończyć sprawę. Roma Lokuta, causa finita. Prezydent się wypowiedział, prezydent wydał decyzję i koniec. Jest, jest pierwszym obywatelem w Polsce i nie podlega Akt ułaskawienia, żadnej dyskusji. A jeśli miałyby podlegać dyskusji akty ułaskawienia, to cofnijmy się do, do czasów Wałęsy i zobaczmy, kogo mu Mietek podsuwał do ułaskawienia. Znajdą się tam też Pruszkowiacy, na przykład Słowik. Ale z drugiej strony przyjrzyjmy się postaci tak lubianego przez TVN Aleksandra Kwaśniewskiego. Kogóż Kwaśniewski ułaskawiał? Kiedyś opowiem Państwu dokładnie historię najbardziej bulwersującego ułaskawienia niepodległej Polski, a mianowicie ułaskawienia Piotra Filipczyńskiego. Piotr Filipczyński w 1970 roku, będąc młodym chłopcem, zapukał do drzwi starszej pani Marii, kiedy mu otworzyła, uderzył ją tłuczkiem masarskim w głowę, żądając pieniędzy. Kiedy nie chciałam powiedzieć, gdzie ma pieniądze, dobił ją, uderzając w głowę i miażdżąc jej głowę baniakiem. Potem usiłował wsadzić ją do kuchni, takiej wiejskiej kuchni. Nie zmieściła się, więc polał ją benzyną i podpalił. Piotr Filipczyński za to szczególne okrucieństwo i pastwienie się i psychopatię został skazany przez Perelowski Sąd. Na 25 lat więzienia. O mało nie dostał czapy, gdyby była. Dzięki wstawiennictwu swojego ojca, Tadeusza Filipczyńskiego, wysokiego współpracownika służby bezpieczeństwa, w 1979 roku, a więc po 8 latach odbywania kary, Piotr Filipczyński wyszedł na przerwę w odbywaniu kary i rozpłynął się we mgle. W tym czasie. Wojskowe służby specjalne wyposażyły go w nowe dokumenty i wysłały do Szwajcarii. Nigdy już nie wrócił do odbywania kary za straszliwą zbrodnię, którą popełnił i której nigdy nie żałował, ale pojawił się w Polsce w latach 90. jako szanowany finansista Peter Vogel. przedstawiciel Kuzbanku, w którym konta znajdowały się różnych generałów i polityków polskich. Wpływy pana Filipczyńskiego były tak duże, że w 1999 roku już prawie pewna była procedura ułaskawienia pana Filipczyńskiego Fogla i w 2000 roku pan Aleksander Kwaśniewski ułaskawił pana Filipczyńskiego. Odtąd już pan Filipczyński mógł przyjeżdżać do Polski bez przeszkód, nikt go nie szukał, nikt go nie żądał jego ekstradycji, gdyby nie fakt, że był przy okazji złodziejem. I wpadł w tarapaty finansowe, ale to już zupełnie inna opowieść. Najbardziej bulwersujące ułaskawienie prezydenckie miało miejsce w 2000 roku i było to ułaskawienie bestialskiego mordercy Piotra Filipczyńskiego przez Aleksandra Kwaśniewskiego. W międzyczasie, oczywiście, ja przygotowywałem na ten temat film, i szyki popsuło mi dwóch reporterów Tygodnika wprost wówczas, którzy. Moim zdaniem od służb otrzymali informację tylko po to, żeby uniemożliwić powstanie filmu na ten temat. Ale to dłuższa historia, będę musiał Państwu opowiedzieć kiedy indziej. Dziś, kiedy ci sami ludzie, którzy klaskali Kwaśniewskiemu i klaskają mu do dziś, krzyczą, że Duda, że prezydent Duda bezprawnie uniewinnił Kamińskiego i Wąsika, porównajcie sobie skalę. Przestępstw. Z jednej strony, raczej doszło do przestępstwa, ale tego to trzeba by zbadać: wszystkie dokumenty. Do przestępstwa urzędniczego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, i to przestępstwo zostało opuszczone w niepamięć, wymazane decyzją prezydenta. Decyzją ułaskawiającą prezydenta z 2015 roku. Koniec, kropka, jeszcze raz powtarzam. Roma Lokuta, causa finita. Tymczasem w sposób dewastujący państwo, niszczący chuliański i bandycki, Donald Tusk i Szymon Hołownia usiłują podważać kompetencje prezydenta RP. To z punktu widzenia kogoś, kto wierzy w polskie państwo i chce jego siły, jest niewybaczalne. I tego wybaczyć nowym władzom nie możemy. To tyle, jeżeli chodzi o te państwo wotwórcze sprawy. Ale zapamiętajcie państwo kasus. Piotra Filipczyńskiego alias Pejtera Fogla. Na, za każdym razem, kiedy będą mówić Wam o tym, że duda bezprawnie, jak śmiał i w ogóle, to zapytajmy, a co Pan Kwaśniewski? Tak siedzi teraz jak mysz podmiotą w Dawos, bo tam trzeba długo siedzieć, żeby status rezydenta utrzymywać. Tak nie chciałby, żeby interesowano się jego sprawami. No i wiem dlaczego. Ale sprawa ułaskawienia filipińskiego będzie się ciągła za panem, panie Kwaśniewski, do grobowej dyski. Bardziej nawet niż choroba filipińska nad polskimi grobami w Harkowie. No i z gatunku informacji bardziej pocieszających to skonstruowana przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, skonstruowane przez nich urządzenie o nazwie Lunaris. Poleci w 2025 roku, jak dożyjemy i wszystko dobrze pójdzie, w kosmos dzięki firmie Orbital Space z Dubaju. Studenci działający w AGH Lunar Technologies nie po raz pierwszy pokazali, że w Polsce można robić urządzenia najwyższej klasy technicznej. I to jest bardzo pocieszające. Inna informacja, która z kronikarskiego obowiązku tylko będzie Państwu podana. Rok 2024 będzie rokiem wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Te wybory mogą zaważyć o przyszłości wszystkich władz, także naszych, ale także na Tajwanie, w Finlandii, w Salwadorze, w Azerbejdżanie no tutaj to raczej jest formalność w Indonezji, Dominikanie, Senegalu, Rosji. Na Ukrainie też powinny się odbyć wybory, ale się odbędą. W Panamie, Słowacji, Kiribati, na Litwie i na komorach. Tyle oto wyborów prezydenckich czeka nas w tym roku, w którym, do, w, którym do, w którym dopiero weszliśmy. I następna informacja jest taka, że 12 stycznia spotykamy się w restauracji Lucza, Ruczaj na ulicy Ludzimierskiej w Nowym Targu. 12 w Nowym Targu kolejny przystanek podróży Rebelia 2024 następnego dnia spotkanie w Gorlicach Plac Katedralny 1 Dom Katechetyczny przy Bazylice Mniejszej w Gorlicach o 17:00 12 w Nowym Targu Restauracja Ruczaj w Nowym Targu ulica Ludmierska i 13 o 16 w Gorlicach dom katechetyczny przy Bazylice Mniejszej, Plac Katedralny 1. Zapraszam. Będziemy omawiać sobie już konkretne działania i zadania, które nas czekają w przygotowywaniu prawdziwej mentalnej rebelii przeciwko temu, co się dzieje w polskiej polityce i co wygląda tak, jak zaprezentowaliśmy na wstępie. Zapraszam Państwa serdecznie na te spotkania. I bardzo się już cieszę na nie, dlatego że po każdym spotkaniu pojawia się nowa myśl, nowi ludzie i nowa energia. Tej energii jest już dużo i ona rośnie, zapewniam. Jest coraz ciekawiej i coraz gorzej dla tradycyjnych polityków, czyli dobra nasza. Trochę przymroziło, więcej jest światła, więcej słońca, dzień już dłuższy, a więc nie upadajmy na duchu, bierzmy się do działania. Bez nas Polska nie ocaleje i się nie ulepszy. A więc do roboty. Zdrowia i wolności. I smutna wiadomość, która dotarła. Marsiąc Tadeusz Sakowic-Zalewski, Tadziu. Znaliśmy się od lat 80., kiedy był wikarym młodym i kiedy działał w opozycji, kiedy ubecy torturowali go, przypalali, bili. To była cała taka duża sprawa, o której dzisiaj już niewielu pamięta. Potem Tadeusz nie osiadł na laurach. Działaliśmy przy tworzeniu komitetów obywatelskich, przy tworzeniu pierwszych inicjatyw solidarnościowych już po okrągłym stole. Potem współdziałaliśmy z Tadeuszem przy wielu różnych akcjach. Między innymi byliśmy organizatorami pierwszych konwojów humanitarnych z pomocą ofiarom wojny. W, w byłej Jugosławii. Tadeusz pojechał wtedy chyba trzy dni przede mną z pierwszym takim konwojem, potem ja pojechałem z kilkoma tirami darów z Fundacji Atlas wtedy. Współdziałaliśmy z Tadeuszem przez wiele lat i przyzwyczaiłem się, że jest zawsze. Zawsze się z nim albo spierałem, bo miał mocny charakter, często mieliśmy rozbieżne opinie, albo po prostu albo się z nim zgadzałem w sprawach takich zasadniczych ważnych zgadzałem się z nim kiedy jako pierwszy rozpoczął ujawnianie agentury w kościele katolickim wśród hierarchii kościoła katolickiego wtedy pamiętam metropolita krakowski ówczesny ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz chciał go ukarać ale zdążyliśmy zebrać się pod gruszką z gronem dawnych działaczy opozycji demokratycznej podpisaliśmy taki list w obronie Tadeusza, który został natychmiast wręczony Dziwiszowi, bo to od Gruszki do Pałacu Kardynalskiego jest kilkaset metrów i ksiądz kardynał wstrzymał rękę, zawahał się, zobaczył, że wielu dawnych towarzyszy stoi przy Tadeuszu i będzie go bronić, i będzie hałas, i będzie głośno. Nie ukarał go wtedy. Potem, Znowu spotkaliśmy się z Tadeuszem przy wspólnej walce o pamięć dla ofiar Wołynia, dla ofiar ludobójstwa ukraińskiego na Wołyniu. Tadeusz był nieugięty i nie ważył słów. Nawet jak krzyczał tak do niego prezydent, obecny prezydent Polski. Księże, proszę ważyć słowa. Tadeusz nie ważył słów. Był odważny, był ostry, jak na księdza bardzo ostry. Ale taki musiał być. Był potrzebny. Pozostanie po nim wielkie dzieło w Radwanowicach, gdzie pomagał najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym pomocy, poszkodowanym ludziom. Zostanie po nim dobra pamięć diaspory ormiańskiej, zostanie po nim uwielbienie wśród tych, którzy chcą kultywować pamięć o Wołyniu, i wreszcie zostanie pamięć tych, którzy jeszcze żyją, a którzy pamiętają go z lat, kiedy wcale nie było łatwo. Być odważnym i mówić to, co się myśli. Nie zrobił kariery, ale zrobił karierę w naszej pamięci i pozostanie w niej jako prawy, odważny mężczyzna, wspaniały kapłan. Żegnaj Tadeusz. W piątek zapraszam Państwa na premierę naszej rozmowy z Grzegorzem Braunem. Będzie ciekawa i myślę dużo wyjaśni. A cały czas na naszym kanale możecie Państwo oglądać film dokumentalny pod tytułem Jaka ja byłam wtedy ładna. Trudny film, ale potrzebny. Zapraszam. Polecenia książek zacznę dziś tajemniczo. Napadał śnieg, a więc gdzie y, gdzieniegdzie pojawiły się ślady stóp małych jeti. A teraz książki. Na początek, nawiązując do tego wstępu dziwnego. A co? E, bajka Stefana Potockiego, z tych Potockich. Jak Państwo wiecie, ja lubię promować e, czasem arystokratów naszych polskich. Promowaliśmy Hrabiego Potockiego e, z jego piękną książką wspomnieniową. A teraz Stefan Potocki. Świetna bajka Lilu. Bajka dla dzieciaków w wieku od 9 lat. Stefan Potocki, który mieszkał w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w Anglii i Francji, wiele podróżował, a teraz mieszka w Polsce i pisze bajki dla dzieci, bardzo udane i bardzo ciekawe. W każdej z tych bajek oczywiście będzie też zakładka wydawnictwa Gadowski. Zanim wyjdzie nowa powieść Artura Kawki, sensacyjna, polecam Kiedy Ziemia Nasiąknie znów krwią niewinnych. Dosyć zręczne połączenie historii i współczesnej wojny na Ukrainie. Bardzo dobrze skonstruowana powieść, sensacyjna. Dziękuję, że ciągle na liście, na, na czele. Najlepiej sprzedających się książek w naszej księgarni znajduje się Obrona Świata, mojego autorstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję też za to, że czytacie Tajemnice Spowiedzi i ciągle przysyłacie mi bardzo ciekawe recenzje. Dopatrujecie się w tej powieści rzeczy, które nawet bym się nie spodziewał. Z nowości, które chcę Państwu polecić, to z takiej serii samouczków psychologicznych Węzły Mentalne Bernarda Stantysa, Poznaj ograniczenia, które sam sobie stawiasz. Granica tego, co możliwe, jest w Twojej głowie. Ja bym powiedział, pewnie i w Twojej głowie, i pewnie na przecięciu z tą głową największą. Ale dobrze, takie amerykańskie poradniczki są ciekawe. Jak podchodzimy do nich z dystansem, to można się z nich dowiedzieć bardzo wiele. Węzły mentalne. Ciekawa praca Andrzeja Paradysza. Nowy nieporządek świata. Polska w epoce globalizacji. Dosyć fachowo, ciekawie napisana analiza tego, czego w Polsce nie ma, czyli naszej polityki zagranicznej. Dlaczego jej nie ma? Możecie się dowiedzieć z nowego nieporządku świata. Znowu mamy prawdziwego Antoniego Fauci'ego Roberta F. Kennedy Jr. Czyli Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna przeciwko demokracji i zdrowiu publicznemu. Wszystko na ten temat wiecie. Znowu to mamy. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli kupić, polecam. Bardzo piękna książka naszego przyjaciela Jacka Pałkiewicza, podróżnika Syberia. Już jest. Można ją zamawiać u nas. Doczekał się ten bestseller ośmiu wydań. Piękne są te zdjęcia i świetne przygody. Jacka Pałkiewicza, który jest znanym, najbardziej utytułowanym polskim obierzy światem. Bardzo dobrze Pałkiewiczowi wyszła ta książka i bardzo to ciekawe. A na przykład jest zdjęcie Gabri Gabrieli Bordignon. Ekstremalne podróże nie są wyłącznie domeną silnych, szorstkich mężczyzn. I tu Gabriela w lodowej kąpieli, całkiem urodziwa. Syberia Jacka Pałkiewicza. I z takich poradnikowych rzeczy, to mamy kolejny almanach miesięcznika Zdrowie bez leków. Kompendium wiedzy o medycynie klasycznej i naturalnej, zebrane przez najlepszych specjalistów branży medycyny holistycznej. Proszę bardzo. Grube, ciekawe. Można wiele ciekawostek na temat zdrowia i różnych suplementów tym almanachu, odnaleźć sążniste, dobre i do samoobrony też może służyć, bo ciężkie. I na koniec wędrówka duchowa. Ojciec Adam Ryszard Sikora napisał świetne opracowanie Święty Jan Apostoł i Wyspa Apokalipsy. Tajemnice zesłania na Patmos. Wyspa Patmos, mimo że nierozerwalnie związana z postacią świętego Jana Apostoła i księgą Apokalipsy, nie istnieje w powszechnej świadomości chrześcijan. A przecież to właśnie na Patmos Jan doznał zachwycenia w Dzień Pański. Miał jedno z wielkich widzeń. Usłyszał także mistyczne przesłanie, które mocno wpłynęło na historię Kościoła i całą kulturę chrześcijańską. To słowa zmarłego niedawno Benedykta XVI. Polecam. Najbardziej tajemniczy apostoł, autor najbardziej tajemniczego tekstu w dziejach chrześcijaństwa. Tu znajduje się wyjaśnienie tego. Czytamy. Dla zdrowia Artemizin, czyli jak ktoś ma coś z trawieniem, proszę bardzo, piołun tutaj Potrafi też wytępić robactwo, więc polecam. Oraz kurkumina. Kurkumina to substancja dosyć tajemnicza, ale działająca na wiele sposobów i przynosząca według badań laboratoryjnych wiele oczekiwanych i dobrych skutków dla naszego zdrowia. Polecam. Dla naszych patronów. Dziękujemy, że jesteście, że jesteście naszymi dobrodziejami. I dla dobrodziejów pytanie i informacja taka, że przed wywiadem z Grzegorzem Braunem, który niedługo będzie przeprowadzony, prosimy o sugestie pytań, pytania gotowe. O co chcielibyście zapytać Grzegorza Brauna, czego chcecie się od niego dowiedzieć. Wszystko to możecie na naszej grupie, na Facebooku pisać, czy też na, na naszej. Yy, platformie Discord, tylko tutaj następują na razie ćwiczenia w korzystaniu z Discorda, więc lepiej na Facebooku, bo to wszyscy potrafią. Przygotowujemy też już wydanie Tragarzy Śmierci, uwspółcześnione, które też trafi do wszystkich naszych patronów powyżej pewnego progu. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście i że powoli, powoli zbliżamy się do progu, gdzie będziemy mogli odpalić nowy format, podcast o historii terroryzmu i Poszczególnych postaciach z dziejów terroryzmu, ale także o przestępczości zorganizowanej i o tym, jak przestępczość zorganizowana wpływa w Polsce i krajach demokracji ludowej na politykę. To wszystko są informacje, które przemycam w moich powieściach, ale może czas, żeby powstał taki podcast, w którym będziemy mogli o tym drobiazgowo rozmawiać, a potem może wydamy z tego publikację. Zapraszam do tego, żebyście ciągle towarzyszyli nam jako dobrodzieje. I nie zważali na fochy patronatu, który ciągle nie potrafi wykasować kłamliwej informacji, którą obarczył nasz profil. Bądźcie dobrodziejami mimo politycznych zawieruch, mód i czasów. My działamy już prawie 10 lat, i prawie 10 lat udało się w sposób niezależny bronić wolności słowa naprawdę, bronić niezależności naprawdę. Jeżeli błądzić, to przez nieświadomość i brak umiejętności, do czego zawsze się przyznawaliśmy i o czym zawsze mówimy, ale mam nadzieję, że też dostarczyliśmy w tym czasie Państwu dużo dobrych i cennych informacji. Budujmy naszą społeczność, bo to jedyny sposób na przetrwanie czasów, które idą. Zapraszam do współpracy.